Witam Was w nowym odcinku Solo Show. Jest ze mną pani Dorota Munkiewicz, kuratorka i krytyczka sztuki. Powiedz nam, Doroto, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orocku na wystawie Anisza Kapura. W najnowszym odcinku chciałbym zadać pani Dorocie kilka pytań i ujawnić może kilka rzeczy, których jeszcze na temat wystawy nie wiedzieliście. Jedna z najgłośniejszych wystaw tego roku. W dodatku jednego z najważniejszych rzeźbiarzy na świecie. Ekspozycja Anisza Kapura w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to pierwsza indywidualna wystawa artysty w Polsce. Jest ona rozpięta między dwie przestrzenie. Salę główną, gdzie znajduje się 9 ogromnych, ciężkich, kamiennych rzeźb oraz oranżerię z 3 pozostałymi pracami. Anish Kapoor jest kojarzony przede wszystkim z wielkoskalowymi realizacjami w przestrzeni miejskiej oraz czerwonym pigmentem, który pojawia się w bardzo wielu jego rzeźbach. Artysta ma na swoim koncie m.in. występ na Biennale w Wenecji, prestiżową nagrodę Turnera oraz współpracę z większością najważniejszych międzynarodowych instytucji. O wystawie w Orońsku opowie nam Dorota Munkiewicz, czyli kuratorka wystawy. Jak powstają rzeźby Anisza Kapura? Anish Kapoor sam nie rzeźbi własnymi rękami. Chociaż trzeba powiedzieć, że to są rzeźby wykonane ręcznie. To nie dzisiaj, w dzisiejszych czasach wykonuje się też takie obiekty maszynowo. To znaczy po prostu jest komputer, który steruje frezarką czy jakimiś innymi urządzeniami tnącymi. Natomiast w przypadku Anisha Kapoora to jest rzeźba wykonywana ręcznie, ale rękami jego techników. I to polega na tym, że po pierwsze Anish Kapoor wybiera minerał, z którego ta rzeźba ma być wykonana. To znaczy jego pracownicy jeżdżą po całym świecie, zaglądają do różnych kamieniołomów. Są im oferowane różne fragmenty skały. Oni te fragmenty fotografują i przesyłają do studia i Anish Kapoor wybiera, którą skałę mu przywieźć do Londynu. Następnie zarysowuje jakąś ogólną ideę danej rzeźby po zobaczeniu tego minerału, który jest odkuwany przez pracowników, ale Anish wizytuje codziennie te prace i podejmuje kolejne decyzje, czy coś ująć, czy dodać już raczej w skalę nie można. Jak przebiegał proces aranżacji wystawy w Orońsku? Zaproponowaliśmy artyście 2 miejsca ekspozycji, czyli przestrzeń tutaj muzeum i przestrzeń oranżerii. I to są 2 przestrzenie o bardzo różnej charakterystyce, o bardzo różnej dyspozycji w ogóle wnętrz. I bardzo długo trwała dyskusja, co będzie pokazywane i jak. Wielokrotnie idea tego, co tu będzie, ten wybór prac się zmieniał. I ostatecznie Anish postawił w oranżerii na inny rodzaj prac, czyli mamy tam włókno szklane, mamy tam wosk i żywicę. I kolor. Znaczy, jeżeli tutaj mamy kolor naturalny, tych wspaniałych kamieni, różowy, kremowy, o tyle w oranżerii mamy tą słynną czerwień Kapoora, czyli prace, które inspirowane są krwią, które są metaforą krwi. Co jest wyjątkowego w pracach wybranych na wystawę w Orońsku? Ta grupa rzeźb, nie tyle seria, co grupa, jest w jakiś sposób dla niego bardzo istotna i on się właściwie z tymi pracami nie rozstaje. One są rzadko eksponowane, ale jakby są zasobem studia, który jakby nie jest z tego studia nie wychodzi. Dlaczego tak jest? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ale pracując w tak wielu materiałach, w żywicach, woskach, metalu polerowanym, jednak być może te bardzo ciężkie rzeźby są jego najbardziej intymną twórczością. Czy Anish Kapoor uczestniczył w montażu wystawy? Podczas instalacji rzeźb codziennie był informowany o tym, jak te rzeźby są ustawiane. One były fotografowane, filmowane i przesyłane na bieżąco do studia. Także chociaż nie był obecny fizycznie podczas montażu wystawy, jednak wystawa odbyła się dokładnie tak, jak on ją zamierzył. Jakie były największe wyzwania podczas montażu wystawy? Kłopot jest wtedy, kiedy najcięższa rzeźba na wystawie waży po kilkanaście ton, nie kilo, kilkanaście ton. Dlatego te rzeźby były tutaj dostarczane w bardzo szczególny sposób, a mianowicie ramię dźwigu wprowadzało je do tej przestrzeni przez świetliki, które są tutaj w stropie. Poza tym transportem przez świetliki, przez dach, co prawdopodobnie
będzie Orońsko powtarzać jeszcze. To drugą taką zmianą, której widz nie widzi, jest zrobienie ze ściany bocznej w oranżerii drzwi. Tam zawsze wprowadzano obiekty przez drzwi wejściowe. Teraz cała szklana ściana się otwiera. Czy rzeźby Anisza Kapura są czysto abstrakcyjne? Rzeźby Anisza Kapura nie są niewinne. Znaczy wszyscy podziwiają piękno materiałów, perfekcję wykończenia, ale one bez przerwy jakby krążą wokół ludzkiej seksualności. I genitalia kobiece i męskie w abstrakcyjnej czy wyabstrahowanej formie pojawiają się we wszystkich pracach Anisza Kapura.